Ojciec po dość długiej i głośnej przemowie teściowej, mówi do Jasia: Przynieś babci krem do ust. Tatusiu, który? Ten z napisem klej. Ciocia mówi do Jasia: Ale jesteś do mnie podobny. Mamo, mamo, ciocia mnie straszy. Dziadek przychodzi do spowiedzi. Proszę księdza, ja przez wojnę ukrywałem Żyda. Ale to nie grzech, to wielka droga do zbawienia. No tak, ale ja za każdą dobę kazałem mu płacić 100 dolarów. A to już nie jest tak dobrze. Ksiądz jednak daje mu rozgrzeszenie i staruszek wychodzi, po czym wraca za chwilę i pyta: Proszę księdza, a jak ksiądz myśli, powiedzieć mu, że wojna już się skończyła? Na którymś wykładzie, na środku sali, w tajemniczy sposób znalazł się Pet. Do sali wchodzi major, zauważa Peta i pyta się: Czyj to Pet? Odpowiada mu grubowa cisza. Więc pyta znowu: Czyj to Pet? Niczyj, można wziąć. Policjant do kierowcy. Jechał Pan ponad 100 km na godzinę. Nie przyszło Panu do głowy, że może Pan się zderzyć z innym samochodem? Z innym? Na chodniku? Rozmowa w kolejce stojącej przed sklepem. E, czy Pan jest ostatni? Nie, są gorsi ode mnie. Czy Pan stoi na końcu? Nie na nogach, świnia. Bardzo mi przyjemnie kowalski jestem. Niech pan mnie w dupę pocałuje. Ależ proszę pani, ja tu przyszedłem po cytryny, a nie po pieszczoty. A co mówi blondynka, gdy urodzi bliźnięta? Cholera, z kim to drugie? Spotyka się dwóch facetów. Ten twój kolega to ma szczęście. Dwie żony już pochował, bo struły się grzybami. A teraz trzeci raz owdowiał. No, ale tym razem to był uraz czaszki. Tak, słyszałem, podobno nie chciała jeść grzybów. Szef dużej, kilkupiętrowej firmy mówi do blondynki sprzątaczki: Bardzo proszę, by dziś pani umyła i wyczyściła porządnie windę. Dobrze, szefie, ale mam pytanie: czy muszę to zrobić na każdym piętrze? A dlaczego Pudzianowski nie może być kochankiem? Hmm. Bo nie zmieści się do szafy. Tata pyta Jasia: Jasiu, czy nalałeś rybkom nowej wody? Nie, tatusiu, nie było takiej potrzeby, bo jeszcze tamtej nie wypiły. Diabeł złapał Polaka, Francuza i Ruska. Mówi tak: macie jedno życzenie na rok. Francuz mówi, że chce kobiet. Polak mówi, że chce wódki. Rusek mówi, że chce papierosy. Okej. Okay. Przychodzi diabeł po roku i mówi, że mają następne życzenie. Francuz na to, że chce kobiet. Polak, że chce wódki. A rusek, że chce zapałek. <grym> Jasiu wpada do szkoły spóźniona. a na schodach stoi dyrektor i woła 10 minut spóźnienia. Jasio, o kurwa, ja też. W nowej pracy. Zapomnij wszystkiego, czego się nauczyłeś na studiach. W naszej firmie liczy się praktyka, a nie teoria. Ale ja nie byłem na studiach. A, to przykro mi, nie masz odpowiednich kwalifikacji, by tu pracować. <grystanie> Franek, dzisiaj mija 30 lat od naszego ślubu. Może zarżnąć kurę. A co ona temu winna? Dlaczego w Wąchocku są okrągłe domy? Bo cyganka powiedziała sołtysowi, że zabiją go za rogiem. Pacjent leży w szpitalu. Podchodzi do niego lekarz i mówi... Mam dla pana dwie wiadomości, dobrą i złą. Od której zacząć? Od złej. Będzie miał pan amputowane nogi. O Jezus, Maria, a dobra? Sąsiad z pana pokoju chce kupić pana kapcie. Mama Krzysia przeziębiła się. Niech pani wypije kieliszek wódki przed snem na rozgrzanie. Na pewno pomoże, poradziła jej życzliwa sąsiadka. Układając Krzysia do snu, mama jak zwykle pocałowała go, a Krzyś na to: Mamusiu, dlaczego wzięłaś perfumy taty? Do policjanta na skrzyżowaniu podchodzi chłopak z czapką policyjną: Dzień dobry, czy to pana czapka? Policjant łapie się za głowę i mówi: Nie, ja swoją zgubiłem. Sąsiadka do sąsiadki: Dzień dobry, sąsiadko. Wczoraj spotkałam pani męża, a on mnie chyba nie zauważył. A tak, wspominał mi o tym. <laughs> Dlaczego blondynka nie była zadowolona ze swojej podróży do Londynu? Bo dowiedziała się, że Big Ben to tylko zegar. Żona do męża. Pamiętasz, jak wczoraj krzyczałam hurra, a znalazłam wreszcie moje cholerne klucze? No pamiętam. A wiesz, gdzie je potem odłożyłam? Jaka jest różnica pomiędzy policjantem a księdzem? Ksiądz mówi: Pan z wami. A policjant mówi: Pan z nami. Przychodzi kobieta do lekarza i skarży się na ból. Gdzie panią boli? pyta lekarz. Wszędzie. Jak to wszędzie? Proszę być bardziej dokładnym. Kobieta dotyka kolana palcem wskazującym: Tu mnie boli. Następnie dotyka lewego policzka. O, tu mnie boli. Potem dotyka prawego sutka. O, tu też mnie boli. Lekarz popatrzył na kobietę ze współczuciem i pyta się: Czy pani jest naturalną blondynką? Tak, tak myślałem, kontynuuje lekarz. Ma pani złamany palec. Przychodzi Jasio do szkoły. Ma całą opuchniętą i czerwoną twarz. Pani pyta Jasia, co ci się stało? Os. No co się stało? Osa. Co osa? Ugryzła cię osa? Nie, tatą łopatą zabił. Turysta pyta Bace. Baco, a gdzie wy te owce pędzicie? A będę je hodował. Ale baco, przecież wy nie macie owczarni. No to będę je trzymał w izbie. Baco, przecież to straszny smród. No, będą się musiały przyzwyczaić. <grytanie> Panie doktorze, pięć lat temu poradził mi pan znakomity sposób na reumatyzm. Unikać wilgoci. Jestem wyleczony. Znakomicie. A co panu teraz dolega? Nic. Chciałem zapytać, czy mogę się już wykąpać. Blondynka mówi do blondynki: wiesz, sylwester jest w piątek. Ojej, oby nie trzynastego.